Więc troszeczkę tak. Dokładnie, znaczy wszystkie te głosy sceptyków, którzy mówili, że nie jesteśmy w stanie wywołać tej produkcji, że rolnicy tego nie potrafią, że Polska w ogóle tego nie potrzebuje, okazały się takimi głosami, które miały zniechęcić rolników do podjęcia tego wyzwania. Czyli panie pośle, no jak ja to widzę, no albo możemy importować śrutę sojową z państw Ameryki Łacińskiej, czy też skądkolwiek indziej, albo możemy do tego doprowadzić praktycznie, można już później powiedzieć, że nawet zerowym kosztem, bo to się już samo będzie, prawda, napędzał ten rynek, że będą nasi rolnicy polscy uprawiali te rośliny, nie będzie trzeba jakichś programów pomocowych dla nich robić, wydawać pieniędzy i tak dalej, no bo sami będą sobie mogli pomóc w ten sposób. Znaczy niekoniecznie, no tutaj... To wiadomo, że tak, jest potrzebne są te pieniądze, prawda? Musi być, ponieważ jednak rośliny strączkowe plonują znacznie gorzej i przede wszystkim w tym plonowaniu są chimeryczne. Jednego roku są to plony, powiedzmy, rzędu tam 3 ton z hektara, jeśli chodzi o groch, a innego roku to może być 1,5 tony, więc tutaj wsparcie państwa jest konieczne. Natomiast zakres tego wsparcia musi być taki, żeby rzeczywiście motywował rolników. My mówiliśmy, że ten zakres wsparcia jest zbyt mały. W roku 2011, w ubiegłym roku, to już było 219 tysięcy hektarów obsianych roślinami motylkowymi i dzięki podkomisji, bo warto też powiedzieć, że nasza komisja rolnictwa doprowadziła do tego, że powołano specjalną podkomisję, która monitorowała realizację tego programu. Przewodniczącym tej podkomisji był pan poseł Wojciech Mojzesowicz, ja byłem członkiem, było jeszcze kilku innych kolegów, którzy cały czas tym tematem się interesowali. I bombardowaliśmy Ministerstwo Rolnictwa, aby ten program rozszerzyło. Na szczęście udało się to zrobić, też może nie w takim zakresie, jak sobie to wyobrażaliśmy, ale na rok 2012, na ten rok, to warto może rolnikom powiedzieć, że zamiast tych 10,5, nieco nawet więcej niż 10,5 miliona euro, teraz będzie 30 milionów euro i areał określono na 300 tysięcy hektarów. Czyli średnio rolnik do hektara obsianego roślinami motylkowymi otrzymałby 100 euro dodatkowej dopłaty. Dodatkowej poza tymi dopłatami bezpośrednimi. Ale te pieniądze zwróciłyby się w naszym zdrowiu dla konsumentów. No to trzeba tak też to powiedzieć, bo też niektórzy zaraz patrzą, no zaraz dostaje rolnik jakąś tutaj dopłatę znowuż do czegoś, no to można powiedzieć, że znowuż jest później niezrozumienie. Ale amerykańscy farmerzy też dostają dopłatę, o czym nikt nie mówi, że w ramach pewnych perturbacji, które mieli u siebie i okazało się, że tak zwane GMO nie sprawdziło się do końca, dostali ogromne miliardy dolarów na rekompensaty dla rolników. Krótko trzeba powiedzieć, wszędzie dopłacają. My nie jesteśmy tu rodzynkiem. Pan poseł Kazimierz. Ja myślę tak, że zdrowie jest najważniejsze i dlaczego my jako Prawo i Sprawiedliwość, ja osobiście jesteśmy przeciwko GMO. Otóż w poprzedniej kadencji Sejmu, jak pamiętamy, była forsowana ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych. I w tej ustawie był zapis, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia się uprawy genetycznie modyfikowane. Czyli proszę bardzo, ta koalicja PO-PSL chciała w zapisie na to zezwolić. Na to zezwolić. Oprócz tego, kiedy marszałkiem był obecny prezydent pan Komorowski, była konferencja w sali kolumnowej Sejmu, że organizmy genetycznie modyfikowane szansą rozwoju polskiego rolnictwa. Na tą konferencję mieliśmy zaproszenie jako członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i tam przekonywano nas, że GMO jest szansą dla polskiego rolnictwa. Czyli nie było tam szansy i zagrożenia, albo tak i nie. Mówiono, że jest taka szansa. Dobrze się stało, że było wysłuchanie publiczne, kiedy była procedowana ta ustawa i podczas tego wysłuchania publicznego wielu osób, stowarzyszeń, między innymi profesorowie Polskiej Akademii Nauk, wyraźnie powiedzieli, że GMO, uprawy genetycznie modyfikowane, nie należy stosować na terytorium Polski i przynajmniej 15 lat wstrzymać się od takich upraw na terytorium Polski. Dlaczego? Dlatego, że już te badania, które do tej pory zostały przeprowadzone, a przeprowadzone one zostały na populacjach myszy, zostało stwierdzone, że myszy w trzecim, czwartym pokoleniu, te, które spożywały organizmy genetycznie modyfikowane, czyli pasze, inaczej się rozwijają, czyli chorują częściej i nie rozmnażają się lub rozmnażają się słabo. Również stwierdzono, że na przykład wiewiórki, które karmiono paszami,
karmiono karmą genetycznie modyfikowaną, to wiewiórki tej karmy nie jadły, natomiast podchodziły do tych karmników, gdzie była naturalna karma. I trzeba powiedzieć, że organizmy genetycznie modyfikowane w naturze nie występują. Czyli ten organizm genetycznie modyfikowany jest zmieniony. Tam sztuczny został wprowadzony inny gen, który powoduje, że on może się rozprzestrzeniać w sposób niekontrolowalny. I przecież pyłki roślin mogą przenosić się przez zwierzęta, wiatr, przez człowieka. No myślę, że analogię łatwo podać. Wystarczy uodpornić myszę na kota. Tak. No i zobaczymy, co będziemy wtedy mieli z tymi myszami. I nad tym procesem nie można zapanować. I również stwierdzono, że organizmy genetycznie modyfikowane, czyli tę żywność, którą spożywają zwierzęta, to jest no, niedobra, niezdrowa. I również jeżeli człowiek taką żywność spożywa, no to też praktycznie jest narażony na to, że no, mogą pojawić się różnego rodzaju choroby i jeszcze nie wiemy co, bo badania, które zostały przeprowadzone, no one ciągle trwają. Panie pośle, jeśli już mówimy o badaniach, wspomnieliśmy, że będziemy chcieli poruszać, jeśli chodzi o GMO, kilka aspektów, a więc GMO na półkach sklepowych, w paszach, o czym już powiedzieliśmy. Troszeczkę o tej kwestii naukowej pan poseł tutaj już uczynił taki wstęp. Ja tylko podam informację z PAP-u, tutaj no, z 10 lutego, stanowiska Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, a więc nie jak gdyby całej tej instytucji, tylko jednego z jak gdyby z takich no, tutaj wydziałów, no, Komitet Biotechnologii, a więc tych, którzy są jak gdyby najbardziej zainteresowani tym, aby to może no, nie promować, no już nie mówmy, ale no, są tym najbardziej zainteresowani i z tego mają pracę, ale chcemy rozróżnić co innego GMO do doświadczeń, co innego w medycynie, co innego w postępie, w nauce. Natomiast tutaj Komitet Biotechnologii wykracza chyba moim zdaniem poza swoje kompetencje, bo mówi, popiera wykorzystanie w gospodarce, czyli tu czytaj w rolnictwie, więc ja myślę, że tutaj trochę trzeba też wiedzieć, że co innego Państwowa Akademia Nauk jako całość, a co innego Komitet do spraw biotechnologii, bo takie też informacje potem PAP publikuje, następnie wszystkie inne gazety i media i potem mamy takie informacje, że tak szacowna instytucja również to wszystko popiera i to wprowadza troszeczkę w błąd również ludzi. Połączyliśmy się z jednym z osób, która na biotechnologii się bardzo dobrze zna, z panią profesor Katarzyną Lisowską. Witamy serdecznie, pani profesor. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani profesor, może tak, czy pani się zna na biotechnologii, na GMO? Czy jest pani w tej kwestii, no można powiedzieć, ekspertem? Może tak zadajmy takie pytanie, czym pani się zajmuje, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy? Ja pracuję w Wydziale Badawczym w Instytucie Onkologii. Jestem biologiem molekularnym, a biolog molekularny to jest synonim inżynierii genetycznej, tak? Czyli ja GMO zajmuję się w swojej pracy badawczej od 20 lat. Sama robię genetycznie modyfikowane bakterie i komórki hodowane eksperymentalnie. To wszystko robimy po to, żeby poszukiwać przyczyn chorób nowotworowych i żeby szukać metod eksperymentalnych leczenia chorób nowotworowych. I moim zdaniem ta dziedzina zastosowania GMO, tak zwane zamknięte użycie, to jest coś, co nie budzi żadnych kontrowersji, bo to jest pożyteczne. Na przykład w ten sposób produkujemy insulinę. Koncerny farmaceutyczne produkują insulinę za pomocą bakterii modyfikowanych genetycznie. Czyli pani profesor, jeśli już słyszymy GMO za czy przeciw, to miejmy zawsze na myśli, że są różne aspekty tego GMO. Pani mówi o tym aspekcie stricte naukowym. Jak najbardziej tutaj no, chyba rozsądny człowiek będzie za tym, żeby no, tutaj jednak badać i w zamkniętym laboratorium próbować to badać, chociaż tutaj też takie informacje docierały. Ja ich nie sprawdzałem, bo ciężko to sprawdzić, że w jednym z laboratoriów no, jak gdyby wydostały się te organizmy i zabiły wszystkie zwierzęta laboratoryjne. Musiano to laboratorium zamknąć. Nie wiem, czy pani też słyszała o tym? Nie słyszałam. Awaria zawsze może się zdarzyć. To jest ryzyko kalkulowane w pewnym sensie i Ministerstwo Środowiska, wydając
jednostce naukowej zgodę na użycie zamknięte GMO, zawsze żąda opisu, co będzie się robiło, gdyby była awaria. O proszę, pani profesor, czyli jeśli chodzi o takie zamknięte, to tutaj specjalne przepisy. Natomiast co pani sądzi o tym, aby uwolnić GMO do środowiska i aby rośliny zmodyfikowane genetycznie rosły na polskich polach i nie tylko polskich? Jakie pani ma w tej kwestii no, opinie jako no, biolog molekularny, osoba, która GMO zna, jak pani powiedziała, od 20 lat? Jestem absolutnie przeciwna temu, aby w Polsce można było uprawiać na polach GMO. To jest bardzo rozległy problem. Tu są możliwe zagrożenia dla środowiska, ale najważniejsze moim zdaniem zagrożenia to są o charakterze społeczno-ekonomicznym. To jest kwestia przyszłości kształtu naszego rolnictwa, bo uprawy GMO wymuszają takie przemiany na wsi, przekształcenie rolnictwa w agrobiznes, co na pewno nie jest w interesie polskiego rolnika, nas wszystkich. Także ja jestem absolutnie przeciwna temu. Uważam, że w Polsce powinien być zakaz uprawy GMO. Pani profesor, a czy o doświadczeniach austriackich chociażby, czy pani słyszała, zapoznawała się z nimi? No tam uniwersytet no, państwowy na zlecenie ministerstwa wykonał takie badania na zwierzętach laboratoryjnych, które były karmione paszami GMO i tam jednoznaczny wynik no, w trzecim pokoleniu problemy z płodnością i wiele innych. Tak, znam te badania. Tu jest o tyle jasna sytuacja, że one nie zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym, a w świecie nauki to jest warunek konieczny, żeby traktować na 100% na poważnie te wyniki. Ale niezależnie od tego, moim zdaniem to jest sygnał, bardzo wyraźny sygnał, że możemy mieć do czynienia z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, które będą widoczne po upływie dłuższego czasu. Bo rzeczywiście chyba nie ma takiej ostrej toksyczności. Zjedzenie modyfikowanego genetycznie produktu nie powoduje natychmiastowych efektów. Ale moim zdaniem dynamika tych zagrożeń może mieć taki charakter, jak powiedzmy w przypadku palenia papierosów. Palę papierosa dzisiaj, prawda, i mogę mówić, no nic mi nie jest. Ale za 30 lat zobaczymy, prawda? I to też może mieć wpływ tutaj na płodność i może się pokazać w następnych pokoleniach. No tak przynajmniej pokazują wyniki w Austrii, do których pani odnosi się z rezerwą, tak jak pani powiedziała, tak jak powinien to czynić prawdziwy naukowiec. Natomiast pani profesor, pani uczestniczyła w debacie u pana prezydenta 8 lutego na temat właśnie GMO. Została pani tam zaproszona. Jak pani tę debatę tam no, postrzega? Oraz komunikat prasowy, który został po tej debacie również wydany. Jeszcze się odniosę do kwestii zdrowotnej, bo chcę też powiedzieć taką rzecz, że być może nie sama modyfikacja genetyczna jest tym, co szkodzi, ale na pewno w przypadku tej soi, której 2 miliony ton importujemy, tam szkodliwość wynika z tego, że ona zawiera bardzo wysokie stężenie Roundupu. Bo tak jest uprawiana soja GMO i to jest z całą pewnością szkodliwe. Także to jest jeszcze jeden z powodów, dla których warto myśleć o wyeliminowaniu tej soi importowanej transgenicznej z Ameryki Południowej i Północnej. Jeżeli chodzi o debatę, to właśnie jest dziwne, bo zastanawiam się, po co debatować i powiedziałam to prezydentowi, po co my debatujemy nad takimi pytaniami. Czy GMO to jest szansa czy zagrożenie? Czy to jest konieczność czy wybór? Ja powiedziałam tak, jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że GMO jest szansą, uprawa GMO jest szansą, to niech odpowie na pytanie, dlaczego największe kraje rolnicze w Unii Europejskiej, takie jak Francja, jak Niemcy, Austria i Włochy i jeszcze kilka innych krajów, dlaczego one wprowadziły zakaz upraw GMO, rezygnując z tej rzekomej szansy? To jest pierwsza rzecz, prawda? A druga rzecz, czy to jest konieczność, czy wybór? Na debacie była prawniczka z Biura Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ona podała prosty przepis. W jaki sposób Polska może
nie narażając się na żadne kary finansowe ze strony Unii Europejskiej, wprowadzić zakaz upraw GMO. I w tym momencie ta debata powinna się skończyć.